Czym jest przypuklina? Czy da się z nią żyć i czy trzeba ją leczyć? Tak jak mówiliśmy wcześniej, przepuklina jest to defekt przedniej ściany brzucha. I tutaj jakby mamy tych kilka grup, tak? Czyli tą pierwszą taką, o której myślą wszyscy, bo około 25% mężczyzn wcześniej czy powiedzmy później będzie miało przepuklinę pachwinową. I to jest taki najprostszy jakby defekt. Trzeba zdać sobie sprawę z tego, że jest to defekt mechaniczny, bo powstaje tam pewnego rodzaju kanał i przez ten kanał po prostu ta przepuklina, czy też pętle jelitowe, one tak jakby wychodzą przed tą przednią ścianę brzucha. Jest to oczywiście dyskomfortowe, utrudnia takie życie po prostu, utrudnia aktywność fizyczną, aktywność sportową, aktywność seksualną, w związku z czym tak naprawdę mówimy o tym, że w zasadzie każdy chory, który tą przepuklinę ma, powinien być operowany. I to jest jakby kwestia przepuklin pachwinowych. Czasami tego typu chorych nie operujemy, ale to tylko wtedy, jeżeli mamy do czynienia z kimś, kto jest bardzo stary biologicznie, czyli ma po prostu wiele chorób i jakby sama interwencja medyczna tutaj mogłaby wpłynąć negatywnie na, że tak powiem, stan jego. Wtedy oczywiście tak jakby no, mówimy, że obserwujemy, ale to jest no, naprawdę około, myślę, 1% chorych. Cała reszta powinna być operowana, chociażby dlatego, że po operacji oni tak jakby wrócą do pełnej aktywności, do swojej pracy, do pełnej aktywności społecznej też, w związku z czym no, jest to taki zabieg, który doprowadza do restytucji funkcji. Czyli generalnie chory na tym bardzo korzysta. Jeżeli chodzi o przepukliny pooperacyjne, tu jest jeszcze jakby większy, powiedzmy, problem, dlatego że to są przepukliny, które występują po wcześniej wykonanych zabiegach operacyjnych. I tam dochodzi do takiego jakby wciskania się pętli jelit do tej przepukliny, co doprowadza do tego, że chory ma zaburzenia ze strony przewodu pokarmowego. Też jakby grozi mu to skrętem jelit, który potem może kończyć się ich martwicą, która będzie skutkowała sepsą i po prostu jest to jakby, powiedziałbym, taki bardzo, no, bardzo groźny stan. Czyli chory nigdy jakby nie wie, kiedy może stać się tak, że po prostu nastąpi pewne zaostrzenie i to będzie trudne wtedy. Tak? Także tutaj też mówimy o tym, że w zasadzie skłaniamy chorych wszystkich do tego, żeby w jak najbardziej w wczesnym stadium tej przepukliny brzusznej się operowali, dlatego że im ta przepuklina jest mniejsza, tym jest to prostszy zabieg. Jak ona jest po tam paru latach już, powiedzmy, duża, taka jak piłka, to te zabiegi stają się po prostu coraz i jakby z każdym następnym tygodniem one stają się coraz bardziej trudne. I to jest ta jakby taka druga grupa. I trzecia grupa wreszcie, kobiety po ciąży. Niektórzy uważają, że nie ma wskazań medycznych. My stoimy na stanowisku takim, że takie, że tak powiem, rozejście mięśni prostych z uszkodzeniem brzucha, ono ma wpływ na funkcję również, destabilizuje tułów, doprowadza do tego, że potem występują bóle pleców, ale również z samych przyczyn estetycznych, jeżeli są metody takie, które mogą tym paniom w przebiegu po tych ciążach pomóc, to osobiście sądzę, że trzeba to robić, no bo ma to wpływ na psychikę, na samo, że tak powiem, samoakceptację i na ogólny taki dobrostan, który po prostu jest potem, nie? Więc jeżeli można wykonać tego typu operację, która zmieni wszystko na następne 30 czy tam 70 lat, no to czemu nie? Ważny zabieg i czy zabiegu trzeba się bać? To znaczy, każda interwencja chirurgiczna jest to rzecz, z którą się człowiek nie spotyka na co dzień, prawda? I każda interwencja chirurgiczna niesie w sobie pewien stopień możliwości wystąpienia komplikacji. Przy zabiegach dużych przepuklin brzusznych są to zabiegi bardzo trudne.
Trzeba zdać sobie sprawę również z tego, że my operujemy chorych, którzy wcześniej już byli ooperowani. Bardzo często są to chorzy, którzy wcześniej mają historię choroby, powiedzmy, nowotworowej lub historię bypassów naczyniowych, więc tak jakby ten zabieg jest już trudny z samego stanu chorego. A jak długo trwa taki zabieg? Znaczy, jeżeli mówimy o przepuklinach pachwinowych, które my operujemy laparoskopowo, to jest to około 45 minut, a przepukliny, powiedzmy, brzuszne, te bardziej skomplikowane, no to 2 godziny, 3 godziny nawet mogą też oczywiście tego trwać. Pacjent jakoś musi się specjalnie przygotować do tego zabiegu? Generalnie nie. To znaczy, jeżeli jest wymagane jakieś, powiedzmy, przygotowywanie chorego, no to my to robimy sami, tak? Czyli tak jakby instruujemy go w okresie przedoperacyjnym i taką najbardziej istotną rzeczą może jest to, że jeżeli operujemy chorych, którzy mają duże przepukliny brzuszne, czyli te pooperacyjne, prosimy ich, żeby, że tak powiem, chudli. To jest nie dlatego, że nam jest prościej operować, tylko po prostu, jeżeli zaczynamy szyć tą przednią ścianę brzucha, to tą treść, która była wcześniej w przepuklinie, czyli te pętle jelitowe, czy tam jeszcze coś, po prostu musimy schować. Jeżeli chory chudnie, to tak jakby przygotowuje taką pustą przestrzeń po to, żeby te pętle tam można było jakby tego schować. Jeżeli nie chudnie, no to wówczas dochodzi do tego, że te pętle trzeba tak jakby wciskać. One gdzieś tam muszą być, tak? Czyli takim jedynym jakby kierunkiem, w który te pętle mogą pójść, one mogą pójść do góry i wtedy uciskają płuca. I to skutkuje tym, że w okresie pooperacyjnym chory nie może po prostu oddychać. Stąd też to przygotowanie chorego poprzez to, że on właśnie traci masę ciała, jest niezwykle ważne. A jak wygląda rekonwalescencja po takim zabiegu? Czy w ogóle życie? Czy są jakieś ograniczenia? Czy pacjent nie może czegoś robić? Jak długo po takim zabiegu? Po przepuklinach pachwinowych, jeżeli operujemy laparoskopowo, to w zasadzie po 2 tygodniach można robić wszystko. Jeżeli ktoś uprawia bardzo aktywnie sport, to też to może robić. Po przepuklinach brzusznych, czyli tych dużych defektach, w zasadzie chcemy jakby zamykać cały ten czas takiej rekonwalescencji w ciągu 6 tygodni. Niemniej jednak trzeba patrzeć również na to, że są tacy chorzy, którzy byli jakby, powiedzmy, wielokrotnie wcześniej operowani i tam staramy się jakoś dojść do tej jakby funkcji, ale z racji też wcześniejszych jakby zniszczeń chirurgicznych, które były, nie w każdym przypadku jest to tak, że my to możemy zrobić, tak? Niemniej jednak okres 6 tygodni to jest taki, kiedy byśmy chcieli zamknąć wszystko.